Zadanie 16. We wtorek w kwieciarni obowiązywały ceny zapisane poniżej. No i tu masz ceny poszczególnych kwiatów. Za dodatki użyte do wykonania bukietu dolicza się 20% wartości kwiatów, z których wykonano ten bukiet. Ile zapłaci tego dnia klient za bukiet złożony z 3 tulipanów, 2 róż i 5 goździków? Zapisz obliczenia. Więc wliczamy tutaj wartość tych kwiatów. Wiemy, że mamy 3 tulipany, więc 3 razy 3 to jest wartość tulipanów. Później 2 róże po 8 zł, czyli 2 razy 8 i dodać 5 razy 3. Tutaj mamy cenę goździków. Tutaj w mnożeniu mamy 9 plus 16 plus 15, suma 40 zł. Tyle zapłacimy za same kwiatuszki. No ale mamy jeszcze przecież jakieś dodatki, wstążki i tak dalej. Więc trzeba doliczyć 20% wartości kwiatów. Więc dodatki będą kosztowały 40 zł razy 0,2. No i mamy tutaj redukcję 0, zredukuje się z tym przecinkiem, bo mamy jedno miejsce po przecinku, więc mamy 8 zł. Oczywiście te 20% moglibyśmy obliczyć przy pomocy proporcji. 40 zł to 100%. To jest ta wartość początkowa, wartość tego bukietu. A my potrzebujemy 20%, a 20% to jest x. I albo zauważamy, że tu jest 5 razy mniej, więc 40 podzielić na 5 to 8, od razu otrzymujemy wynik. Albo mnożymy po skosie. 100 razy x równa się 40 razy 20. No i tutaj 100x równa się 800, jak podzielisz na 100, otrzymujesz x równa się 8. Mamy nasze dodatki, no ale ostateczny koszt całego bukietu, kwiatki i dodatki to 40 plus 8, 48 zł. Zapiszmy odpowiedź. Klient za bukiet zapłacił 48 zł.